Przed kilkoma tygodniami towarzyszyliśmy uroczystości 50-lecia OSP Krzeszów. Zważywszy na fakt, że program ten cieszył się ogromną oglądalnością, postanowiliśmy towarzyszyć także w tej samej uroczystości strażakom OSP Ptaszków. Zapraszamy do obejrzenia tej krótkiej relacji z tej uroczystości. Poradział na moją komendę. Patrz! Patrzeć tam za rowę ochotniczej straży pożarnej Ptaszkowa wyprowadzić. Komendant Gminy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kamiennej Górze złożył meldunek przewodniczącemu Gminy Rady Narodowej w Kamiennej Górze. Proszę. Pododdział! Patrzność! Kronek! Patrz! Panie Przewodniczący, Komendant Gminy Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Kamienna Góra melduje pododdział na uroczystości 50. rocznicy Powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowie. Pododdział. Patrzeć! Chodźcie! Chciałem serdecznie przywitać jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ptaszkowa, Janiszowa, Pisarzowic. Chciałem również serdecznie przywitać panią wicewójt Urzędu Gminy Kamiennej Góry, panią Sawicką Janinę. Chciałem serdecznie przywitać sekretarza Urzędu Gminy Kamiennej Góry, pana Platę Mieczysława. Przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej, pana Tadeusza Gabrysia. Chciałem przywitać członka planu zarządu wojewódzkiego, pracownika PSP, starszego kapitana Paderskiego Jana. Odsłoni przewodniczący Gminnej Rady Narodowej, pan Tadeusz Gabryś, pani wicewójt, pani Sawicka Janina oraz naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej z Ptaszkowa. Używając także imienia
świętego Floriana, patrona strażaków. Prosimy Boga o pozostawienie tej pamiątkowej tablicy. Módlmy się. Moi drodzy, zastanawiałem się, co powiedzieć dzisiaj. I myślę, że ta syrena powiedziała więcej. Wysłuchałem tego przeraźliwego głosu. Popatrzyłem, że wiele serc zamarło, bo to jest jednak przeraźliwy głos. Wszystkich informuję, że coś dzieje się niebezpiecznego, a tych, którzy noszą strażackie mundury, wzywa do odważnego działania, do wypełnienia służby, do której się zobowiązali, ochotniczej służby, tym bardziej jakoś zasługującej na dostrzeżenie tego, bo ktoś tu pracuje zawodowo, zawodowo się zobowiązał, bo to jest zobowiązanie serca, nie tylko zobowiązanie prawa, ale zobowiązanie serca. I wzywająca syrena wzywa może nieraz niektórych, ostatni raz do służby, bo przecież trzeba i ponieść rany i nieraz nawet może i zginąć. Dlatego ta syrena ciągle informuje, że jest ktoś, kto nam pomaga. Oby jak najrzadziej musiała trąbić, aby jak najrzadziej wzywała do pracy takiej, która niesie zagrożenie. Niech raczej, jeśli już ma zabrzmieć, niech brzmi właśnie na takich uroczystościach, gdzie możemy sobie gratulować i cieszyć się z tego, że możemy spać bezpiecznie, bo jest ktoś, kto czuwa. Zakładając zamek do drzwi, mówimy, będziemy bezpieczniejsi. Zakładają z piorunokrom także, ale żaden sprzęt nie da nam takiego bezpieczeństwa, jak świadomość, że jest drugi człowiek, który przyjdzie z pomocą i nie odmówi. I dlatego serdecznie pragnę, gratuluję wszystkim tej służby i dziękuję za nią. Osobiście dziękuję strażakom z Praszkowa za to, że nie tylko pilnują, żeby nam się nic złego nie brało, ale także pełnią taką honorową straż przy Bożym Domu. Ja chciałem wszystkich serdecznie przeprosić, kafę zrobiłem i chciałem przywitać serdecznie komendanta rejonowego Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze, starszego aspiranta Pełniaka Waldemara. Uchwałą Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnej Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 1995 roku za wieloletnią ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej nadano dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Taszkowie złoty medal za zasługi dla pożarnictwa. W imieniu Zarządu Głównego dekoruje sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Taszkowie złotym medalem do zasługi dla pożarnictwa. Gratuluję i życzę dalszych sukcesów. W imieniu Zarządu Głównego dekoruję pana złotym medalem do zasługi dla pożarnictwa. Dziękuję za założenie tej Ochotniczej Straży Pożarnej służby i zdrowia. W imieniu Zarządu Głównego dziękuję pana złotym medalem dla służby dla pożarnictwa jako zarządzicielowi, który powinien
Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa odznaczeni zostali. O zabranie głosu poproszę przewodniczącego Gminnej Rady Narodowej w Kamiennej Górze, Brucha Tadeusza. Proszę bardzo. Chciałbym panom strażakom, bruchom złożyć gratulacje z odznaczeń, które otrzymaliście dzisiaj w takiej uroczystości jak 50-lecie Straży Ochotniczej. Myślę, że największą zasługą jest waszą to, i widać to w waszej codziennej pracy, że jesteście wyrywani z łóżek do niesienia pomocy bliskim, sąsiadom, rodzinom, mieniam, majątku i wszystkiego, które po prostu jest dobrem dla nas. Chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia wam, waszym rodzinom, dzieciom, żeby mniej było pożarów, więcej takich uroczystości jak dzisiejsze, żeby nie zakłócało wam porządku. Myślę, że to, które te odznaczenia, które żeście dzisiaj otrzymali z rąk komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej, myślę, że słusznie i otrzymujecie je w zasłużenie za waszą codzienną, żmudną, ciężką pracę. Dziękuję. Dziękuję panu Gabrysiowi. Robię 50 lat OSP Ptaszkowie. Należy powiedzieć, że pół wieku OSP Ptaszkowie dba o ochronę przeciwpożarową tutaj właśnie w tej miejscowości. Z tej okazji składam hołd. Składam podziękowanie wszystkim wam za to, żeście w tym 50-leciu minionym chronili wszystko, co się dało, i ludzi, i miast. I życzę w drugim 50-leciu OSP Ptaszków również miał najlepsze akcje, najlepszych druhów. I życzę wam dużo, dużo zdrowia, bo w tej służbie jest to bardzo potrzebne. Wszystkiego najlepszego. W imieniu Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Ptaszkowie chcę podziękować pani wójcie za przybycie i pomoc przy remoncie naszej rynku. Władzą Wojewódzkiego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze za odznaczenie złote medale naszego sztandaru. Księdzu proboszczowi za poświęcenie tablicy pamiątkowej
prezesowi zarządu gminnego, panu Ryszynkowi, za pomoc przy zorganizowaniu następnych uroczystości. Również dziękuję sponsorom. Pani Irenie Furmanek. Pani Annie Skoczeń, kierowniczki Kina Szarotki. Dla państwa Bilów. Dla pana Tadeusza Wolaka. Dla pana Kolata. I dla pana Dąbrowskiego. Zastępca naczelnika ochotniczej straży pożarnej w Ptaszkowie, przejść dowództwo. Pododdział Spoci. Ja poproszę, żeby żuk z Ptaszkowa wyjechał. Będzie jechał pierwszy, zanim pójdzie poczet sztandarowy i kolumna druhów, tak jak tutaj stoimy. Przejdziemy na świetlicę do Ptaszkowa. Rozmówcą jest pan Stanisław Książek, komendant gminny OSP gminy Kamienna Góra. Jak to się stało, że został pan strażakiem? Czy jest to tradycja rodzinna, czy to jest zamiłowanie do tego zawodu? Nie, muszę powiedzieć, że jest to przypadek. Po prostu w wieku 17 lat rozpocząłem pracę jako zawodowiec już w zawodowej straży pożarnej. No, przepracowałem ponad 33 lata. Jestem w tej chwili na emeryturze jako funkcjonariusz zawodowej straży pożarnej. Ostatnio jako państwowej straży pożarnej. Ale z pożarnictwem ochotniczym jestem związany już 37 lat. Po prostu jeszcze nie wstąpiłem do zawodowej straży pożarnej. W wieku 15 lat już uczestniczyłem w ochotniczej straży pożarnej jako młodzieżowiec. I to się tak zaczęło. Może od tej ochotniczej, bo naprawdę los rządził, że przypadkowo się tylko spotkałem i wstąpiłem do zawodowej straży pożarnej i tak już to zostało po prostu. No, przepracowałem swoje, ale dalej pracuję społecznie w związku z tymi strażami. No i z tego jestem po prostu zadowolony, to mi daje dalej satysfakcję. Proszę opowiedzieć naszym telewidzom o jakiejś akcji, w której pan brał udział, a która naprawdę odbiła się w pana pamięci? No, było kilka takich akcji po prostu, no. W samych akcjach gaśniczych ponad 1000 razy na pewno uczestniczyłem, ale najbardziej zapamiętałem z tych większych pożarów. To pożar słodowni w Ciechanowicach w 61 roku. Przy 25-stopniowym mrozie. Po prostu mokrzy, zmarznięci. Gdy zjęliśmy ubrania, to postawiliśmy na ulicy i stały jak człowiek. Po prostu na nas był lód. I ja się przekonałem, to nie była pierwsza akcja taka. Przeważnie w zimowych akcjach, gdzie się nie zważa na warunki atmosferyczne, musimy działać. Po prostu prowadzimy tą akcję ofiarnie i staramy się ją wykonać. To, co do nas należy, by przede wszystkim ludziom pomóc, mieniu. No zwłaszcza szkoda było chyba każdemu,
jeżeli giną zwierzęta, co dopiero gdy ginie człowiek w płomieniach, to jest na pewno takie uczucie niedosytości, że się czegoś może nie dopełniło w swoich działaniach. To ja mogę powiedzieć tak o swoich działaniach jako zawodowiec, natomiast w pożarnictwie ochotniczym, no, z tymi ochotnikami jako zawodowiec spotykałem się przy każdej akcji. I są to ludzie, którzy naprawdę się poświęcają, ponieważ no, cała doba jest do dyspozycji. Nie ma godziny, która by była wyznaczona, że o tej godzinie będzie pożar. Jeden pożar do drugiego nie jest podobny. Nawet gdy się to samo pali, jest całkiem inaczej. No i tutaj trzeba powiedzieć, że poświęcenie ochotników bezinteresowne jest naprawdę duże. Po prostu dalej pracuję społecznie z tymi ochotnikami i pomagam im z ramienia tego, że jestem ich, powiedzmy, szefem jako komendant gminny Ochotniczych Straży Pożarnych. Dzisiejsze święto jest właśnie świętem OSP. Proszę powiedzieć w związku z tym, kto może zostać ochotnikiem Państwowej Straży Pożarnej? Przede wszystkim chęć. No ale z drugiej strony o tym, o czym mówimy zawsze i życzymy sobie nawzajem, przede wszystkim zdrowie musi do tego być, bo nie bardzo zdrowy człowiek, no niesprawny fizycznie może zamiast ratować, może sam zginąć albo komuś zrobić dodatkowy kłopot. Dlatego przede wszystkim zdrowie, czego no ja wszystkim życzę i zawodowcom, i ochotnikom, bo to jest najważniejszą sprawą. I do kogo osoba, która zechciałaby być ochotnikiem Straży Pożarnej, powinna się zgłosić? Przede wszystkim w danej miejscowości, jeżeli jest ochotnicza straż pożarna, to do naczelnika, a dalsze postępowanie to jest po prostu zebranie przyjmuje nowego członka. Zgoda po prostu wszystkich, którzy są członkami danej ochotniczej straży, wyrażają zgodę przyjęcia członka nowego, powiedzmy. No w tej chwili nawet już od 12 lat są drużyny młodzieżowe, które powstają przy ochotniczych strażach pożarnych, ale do wieku 18 roku życia nie wolno im niestety uczestniczyć przy żadnych akcjach poza takimi uroczystościami jak 50-lecia. Każda uroczystość, która jest związana nawet z Dniem Strażaka co roku, to mogą uczestniczyć, natomiast młodzieżowcy przy żadnej akcji niestety nie mogą uczestniczyć. Ale młodzieżowiec by wstąpił, jeżeli ktoś nie ma 18 lat, musi być dodatkowo zgoda rodziców niestety na te sprawy. Tyle teraz mówi się o krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Co Kamiennogórsko-Gminna OSP robi, by system ten usprawnić, udoskonalić, by mógł on jak najlepiej funkcjonować? No w tej chwili mamy dwie jednostki w tym systemie. To jest OSP Ogorzelec i OSP Krzeszów. Są to jednostki najsprawniejsze pod względem technicznym, wyposażenia posiadanego sprzętu. No nie jest to jeszcze wszystko, co byśmy chcieli, ponieważ teraz straż pożarna jest wzywana no, do wszystkiego. I do wypadków, i do różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Dlatego brakuje nam jeszcze sprzętu, tego ratownictwa technicznego przede wszystkim, który by był potrzebny nawet i w ochotniczych strażach pożarnych, ponieważ są mechanicy, są przeszkolone osoby, które mogą się tym sprzętem posługiwać, ale go brakuje. No a niestety przede wszystkim się liczą finanse tutaj. Dziękuję panu za rozmowę. Państwu przypomnę, że moim rozmówcą był pan Stanisław Książek, komendant gminny OSP gmina Kamienna Góra. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję.